Witajcie, myszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na łódkę z Case Redux. Jako kreta. Tak, to kiedyś było kretą. Ostatnio odcinku, nie wiem jak to się stało, ale zostałem włączony do wojny. Myślę, że przez własną głupotę coś kliknąłem. W takim razie będziemy musieli pomóc naszym sojusznikom, którzy, jak sami widzicie, to zabiera jakoś radzą sami, ale trzeba im pomóc. Myślę, że się zajmiemy Afryką. W międzyczasie włączyłem sobie front przeciwko Jemenowi. To jest akurat trudne państwo, dlatego że oni, kurde, są wszyscy w górach. Tak. I jak sami wiecie, to nie jest zbyt miłe. Jeżeli chodzi o to, my musimy chyba sobie zacząć, że tak powiem, pilną rozmowę zrobić. Ponieważ tutaj bardzo, ale to bardzo... niektóre dywizje lecą, więc może warto by było sobie convoy raiding włączyć, żebyśmy przynajmniej się zajmowali tym, więc powoli po prostu zniszczymy im wszystkie te konwoje. Na szczęście mamy jedną z najlepszych marynarek świata, więc i jak sami widzicie, tego nie lubię, bo... Zobaczcie, ile kolei tutaj jest! To wszystko AI wybudowało! Bo po prostu tutaj ma taki słaby... Słaby, jeżeli chodzi o to. Więc tak, tak naprawdę... tutaj jest trochę problemu. Bo oni mają trochę dywizję, ale jeżeli po prostu będziemy robić spearheada totalnego, no to nie będzie miało znaczenia zbytnio. Bo będziemy po prostu ich atakować. Jakby co, jedną armię sobie zostawiłem tutaj na wszelki wypadek. Chociaż i tak zapewne będziemy musieli ją wysłać gdzie indziej. A dokładniej zapewne tutaj. Więc niech sobie ona płynie. I tak naprawdę widzę, że coś tam się dzieje, ale nie wiem dokładnie co. Więc tak, tutaj sobie na razie porobię takie armie tymczasowe, które będą się tylko szkoliły. Potrzebujemy wytrenowanych tutaj ludzi, więc naprawdę potrzebujemy tutaj nieco wsparcia. Oni pokonali wreszcie to coś. Tutaj bardzo duży widzę Somalia, ale chodzi o to, że i tak my, jak się przebijemy przez to, a dokładnie przebijemy się przez attrition naszych sojuszników, którzy oczywiście co postanowili, że będą szerać nam wszystkie możliwości. Mam taki plan, żeby zaatakować Ukrainę z drugiej strony. Tak naprawdę to jest znakomity plan, według mnie. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale oni się nadal szkolili. Tak naprawdę chcę, żeby tutaj nieco frontu, że tak powiem, pomóc go obroni. Nie będziemy za bardzo tutaj robić. Ogólnie ruskie. Wow! Ruskie, co wyście zrobili? Ruskie zjadły to wszystko. Czy oni mają jakieś, nie wiem, coś tutaj... Tak, to jest właśnie to. Tak, zrobili jakiś Smoleńsk konferenc? A, to chodziło. Smoleńsk Conference zmienili, tak po prostu abdykowali Wilhelma po pierwsze i zjedli to wszystko. O mój Boże, będzie łatwiej. Dlaczego oni mają stolicę? Stolicę mają gdzieś na zatupiu. Dawnie rozbawiło. Więc tak, szybko tutaj wszystko robimy. Jak sami widzicie, Francja sobie odzyskuje nieco stali. My tak naprawdę chcemy się nieco wepchnąć tutaj. Southern England. Póki to nie jest my, to nie ma znaczenia. My tutaj musimy sobie... What the heck? A, bo nie wezwali do Litwy i Litwa im zaczęła ich pokonywać Litwa. Nie, czasami śmieszne są sprawy. Więc tak, tutaj mamy trochę dywizji i je oczywiście wykorzystamy, bo wiadomo, że tak.
W ogóle bez Egipt. What the hell? Egipt aneksował to? What? Czasem mi się dziwię. W ogóle te liczby są coraz większe, nie powiem. Ten teren ogólnie jest najtrudniejszy do przekroczenia, więc nie dziwcie się, że tak dziwnie wygląda. Tutaj próbujemy ciągle przekroczyć. Nie mamy lotniska, niestety. Co mnie trochę martwi, ale nasi sojusznicy poszli w drugiej strony. Litwa została uznana, nie wiem. My w ogóle nawet nie walczyliśmy. Więc tak. Litwa wiadomo, że idzie do nich. A mnie bardzo bawi to, że ruskie udało im się wchłonąć wielką Ukrainę, która zrobiła sicko mode w tej rundzie. Znaczy się tej rundzie, w tej grze. Jedna z według mnie najlepszych AI ukraińskich. A po prostu poszła w kamasze za darmo. Więc super. Nie powiem. Bym powiedział historycznie poprawne, ale. Ale by się dużo osób wkurzyło na to. Dlatego nie mówię tego. O, dobra. Jak na razie. Widzę, że Wielka Brytania potrzebuje chyba naszej pomocy jednak. Więc jeżeli wy nas nie potrzebujecie tu, to my pójdziemy do Wielkiej Brytanii i zobaczymy, czy się w ogóle nam uda. Liberia została wchłonięta. Liberia w ogóle. Liberia była przeciwko nam. Super. Tutaj. O! Floty się zmierzyły. Można się zdesantować na nich. Dobra. W takim razie, jak będziemy mieć jakąś fajną dywizję Marines, to my się zdesantujemy na to. Jak na razie, my chcemy się przepchnąć przez to. Ale przez to, że kompletnie to nie idzie. Możemy robić Forza, tak? To mają coś? Jakieś bunkry? Nie, nie mają. Rodezja się wyzwoliła. Nie powiem w złym miejscu. W złym miejscu, w złym momencie. Ale póki co. Tak naprawdę. Jest ok. Teraz zobaczmy tą. To do nich dołączy. No, część statków jest, się naprawia. Mamy pełne naprawy to. Więc możemy trochę powysyłać. O, są Marines, mówiłem o nich. No właśnie. Się przez chwilę zastanawiałem. Ich wytrunujemy i będzie wyślemy ich do boju. Przynajmniej mamy, że tak powiem, bazę gospodarczą i nawet nieco tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, nasze dywizje dotarły, więc to, co chcę zrobić, to po pierwsze zrobić o taki front i żeby one popchnęły Niemców z powrotem. Przybyło Imperium Bizantyjskie. No i mamy ostatnią doktrynę. Nice. Teraz ma być nieco zmienione. Z tym, jeżeli ktoś oglądał, bo ma być tak, że teraz będzie coś takiego, że oni, jak to powiedzieć ładnie, że na samym końcu doktryn będą się odblokowywać taktyki i teraz się po prostu nie ma aż tak łatwo. Tymi taktykami. I taktyki oczywiście, że trochę pomagają, ale ja sam nie jestem jakimś wielkim fanem. Bo to jest jak zwykle robienie mechanizmu z czegoś, co aż takie nie jest ważne. Na przykład nie podoba mi się to, że zrobili właśnie ten market międzynarodowy, bo dosłownie to tylko jest dla graczy. Ja wiem o tym, że AI będzie głupiej, będzie po prostu za darmo dawała czasami. Bo to jest po prostu. Exploity to są znane. Że
Po prostu Paradox nie potrafi tego na bardzo szybko zrobić. Southern France. No tych. Zdesantowali tutaj. Dobra, ale my wypychamy dosłownie ich z Wielkiej Brytanii. Dosłownie przyszło Bizancjum i powiedziało nie. I wypchnęło. No nie powiem, jeżeli dosłownie Amerykom nie mogliśmy sobie poradzić, a możemy sobie poradzić z tymi, to ja naprawdę nie wiem, co jest nie tak. Dobra, przyjęliśmy stolicę, ale oni mają drugą stolicę. Na szczęście te dywizje, nasze sojusznice niby, odeszły, to jest dla nas super. I tak naprawdę mamy coś tutaj? Nie mamy zbytnio. Dobra. I teraz... A, i odcięliśmy im stolicę. Okej, Jemen skapitulował. Więc pas. Jemen, oddawaj swoje wszystkie statki. Dziękujemy. I Jemen... tak naprawdę nie wiem, komu oddać te tereny, więc sam wezmę na razie. Oddam w konferencji później. Więc tak. Wywracajcie tutaj. Potrzebujemy tych dywizji tutaj, żeby popłynęły i... Popłynęły, poleciały w sumie bardziej. Chociaż chyba lepsze by było powiedzenie, żeby po prostu poszły. Tutaj część naszych dywizji wysyłam. Jak będą Marines gotowi, to ja mówiłem. To wtedy tam wyślemy. Tam widzę, że we Francji jednak źle się dzieje. I może fajnie by było wysłać te dywizje tutaj, żeby się tym zajęły. Więc wyślę je. Jak tam będą gotowe, to niech coś tam zrobią. My na razie w Niemczech. W tutaj próbujemy coś zrobić, ale widzę, że kompletnie nam nie idzie. Przez to, że się zbytnio rozciągnęliśmy. Więc niech część dywizji tutaj wróci. A my zobaczymy, co możemy zrobić. Możemy wyzwolić Jemen. Czy możemy coś zrobić? Możemy wrócić im terytorium jeszcze. Nie, oddamy im, Arabom. Macie za swoje Jemeńczycy. Że tak się biliście z nami. Nawet nie wiem po co. Oni chyba mają drzewko w ogóle. No. Mają nawet duże drzewko. W takim razie... Jak to wygląda tutaj? Przyszliśmy... I nie powiem... Dziwnie to wygląda, bo z jednej strony... Pisze. Wygląda na to, że jest bardzo źle, z drugiej strony nie. Więc może na razie... sobie damy spokój tutaj z nimi i wyślemy sobie tutaj te dywizje, niech się zajmą po prostu tutaj Marokiem. To lepiej, jeżeli się pozajmują tymi głupimi sprawami, niż żeby się później było, żebyśmy później płakali przez to. No, widzę, że nasze dywizje nawet coś porobiły. Tutaj jak się wycofaliśmy, no to słabo wyszło, ale chodzi o to, że musimy wycofać tych tu stąd, spod Londynu. Dywizji aż tak dużo nie ma, szczerze powiem. Gadają, że większość jest w armii lądowej. Jak dojdziemy do Niemiec, to zapewne wszystko. W ogóle tutaj są dywizje polskie. Chiny bardzo chętnie. O, jeszcze kobieta rządzi Chinami. Bardzo chętnie, jeszcze bardziej. M'lady. Cink. Tak, to znaczy, że zapewne przeszli ten... jak to się nazywa? Kołb. Ale widzę, że tam nie ma tego drzewka małego. To znaczy, że zapewne nie poszli w tę stronę i tego go nie ma. Okej. Okay. Idźcie do Dover może.
Chodzi o to, żeby wypchnąć stąd już. No i już nie mają portu. Więc bardzo chętnie tak hopsniemy ich. A tych można byłoby pójść zaatakować tak. I jak to wygląda z tymi dywizjami? Są już, więc w sumie dam im maksymalny atak. Niech się tam zajmą tym Marokiem, bo jest trochę wkurzające. Okej. Okay. Nie mamy czołgów, mało mamy. W ogóle tej artylerii też zbytnio nie jest nam potrzebna. A nasze samoloty są w miejscu, które też jest takie, że tak powiem, nie jest zbytnio. Ten Magreb jest dziwnym regionem. Okej, okay, Szkocja. Niby się desant robią. Trzeba zapamiętać. A my tutaj już wywalamy z kolejnej. Czekaj, jak to się nazywa? Cornwall. No, chyba w ten o jest właśnie to, że mają tam Niemcy. Takie małe państewsko. Okej. Okay. Zajmijmy się w takim razie. W ogóle ile mamy tutaj, jeżeli chodzi o to? Minors. 4%. Wow. 136 tysięcy nas umarło. A zabiliśmy ile Niemców? 135 tysięcy. Tutaj zbytnio nic nie będzie. Ale jesteśmy z nimi w wojnie. No niestety. Zawsze można jakoś to się zdesantować, bo mamy wyspę, a oni nie mają floty. Okej, okay, więc tak. Dosłownie będziemy musieli chyba garnizonować tutaj brzeg. Bo jak sami widzicie, totalnie im nie idzie. Okej. Okay. Tutaj część dywizji się zrobiła, mamy już wsparcie. Wsparcie, jeżeli chodzi o to. Wyślijmy ich tu. I w takim razie weźmiemy naszych Marines i ich damy jakiemuś generałowi, który powinien mieć. Dobra, tobie damy. No i się zdesantujesz na nich. Jak to wygląda w tym? Jest tak źle. Ogólnie zyskaliśmy jeden statek od Jemeńczyków, więc to jest zawsze super, kiedy dostaje się jeden statek od Jemeńczyków. Tutaj nasz... Naprawdę w sumie musimy popchnąć tych wszystkich stąd, bo to jest wkurzające, kiedy po prostu AI nie potrafi się po prostu zwalczyć jakichś najprostszych rzeczy. Okej. Okay. What? O, zapomniałem, że jeszcze produkuję. Dobra, nie, usuwamy tę dywizję. Zapomniałem, że produkuję. W ogóle cały mój manpower gdzieś poszedł. Gdzie cały nasz mój manpower poszedł? Działałem w polu. 1,5 miliona. What the heck? Nie powiem szczerze, cały mój manpower poszedł w... tutaj. Już go nie mamy. nie powiem. Nie spodziewałem się. Military. Dobra. Tutaj sobie jakoś radzimy. Odbijamy Szkocję. Bo to jest normalna rzecz dla Greków, żeby odbijać Szkocję. No i pokonujemy Maroko. Po czym będziemy mogli w sumie pójść tutaj, czy... Wy nie jesteście w wojnie z nikim? Dziwne. Dziwne. Dziwny ten świat. Dziwny ten świat! Dobra. Czy coś możemy porobić? Bo oczywiście, że mamy teraz mało manpowera, co oznacza, że musimy pójść po jeden do góry i nie produkować dywizji.
Może przeciwko Ruskom to robimy? Okej, co się dzieje? Southern England. O mój Boże. Czy wy możecie przez chwilę nie być po prostu desantowani? Mają teraz tyle portów, dosłownie. Możecie się zająć jakimś portem tutaj, czy... Dobra, niech tutaj tak wchodzą powoli. O, i jakieś dywizje widzę. Lecą tam, żeby ich pomóc w Szkocji. Udało mi się? Udało mi się! Szwecja się zdesantuje. Jak to... Rozumiem, że macie wojnę tutaj. Ale może niech oni coś zrobią, a nie... W ogóle śmieszna sprawa, bo wcześniej był Huey Long po tej stronie. Dosłownie... A, bo oni nie mają portu. Dobra, póki nie mają portu, to jest wszystko ok. Dobra, dobra. Tutaj pokonaliśmy już Maroko. Tak, my sami. My pokonaliśmy Maroko. I jeżeli chodzi o frakcje, no to Reichspakt ma na dole nieco. A my, szczerze, jeżeli tak powiem, możemy tutaj zrobić taki dosyć fajny front. Wysłać do niego tych. Tych. Nie chcemy patrzeć, co tam masz. I po prostu zaatakować Bretonię. Wy jesteście ostatnimi dywizjami, które, że tak powiem, coś tutaj mają. Więc, że tak powiem, jesteście fajni. Co tutaj padło? Nic nie padło. Powoli się zajmujemy tymi konwojami. Są to jakieś konwoje typowo zaopatrzeniowe, więc to jest, mi się podoba. Tutaj powoli się zajmujemy tymi na górze, ale ci tutaj się zdesantowali. Co to są? Część jest... Nie! O, masz los. O, masz los. Nie, i oni mają port? Nie, nie mają portu. Holendrzy. Tak, to byli Holendrzy. Czy są tutaj wszystkie nasze dywizje? Jakaś tutaj idzie jedna dywizja. Tutaj jakieś idą do tego, ale wy mieliście pójść na ten front. A więc powoli się tutaj zbierają. Zrobili mega descent na dole. Więc dosłownie to jest pilnowanie, żeby tutaj nie zginęli. Więc tak, zajmijcie się tym. Nie muszą stąd zostać wypchnięci. Polacy. To są Polacy. Znowu stracili na dole. Ale nie chcę na razie, żeby tutaj coś im zostało, więc muszę im wypchnąć. Okej, więc tak, wracamy. Wracamy tutaj. Kto by się spodziewał? Każdy. Dobra, ale w następnym odcinku jeszcze wyślemy to wszystko. Ogarnę sobie pomiędzy odcinkami te wszystkie powiadomienia. Więc był z wami Trachol w Hardwire 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Kreta. I będziemy sobie powoli tutaj wszystko ganiać. No, Reichspakt nie jest aż taki mocny, jak wygląda. Ile stracił? Stracił 2 miliony, my straciliśmy 2 miliony więcej, ale to jeszcze inni, a my straciliśmy tutaj w ogóle 200 tysięcy. Wow. Więc jak na razie tak są straty. Więc był z wami trochę. No to cześć.